Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Jest to mój stary zapis na starym koncie, które już zostało dawno zbanowane. Jakiś cheater wbił na moje konto, odgadł hasło i robił jakieś przegięte rzeczy. Jeden z moich widzów nawet mi doniósł, jak byłem totalnie poza domem, że jestem na sesji, robię dziwne rzeczy. W grze latam po całej sesji, robię coś tam. Chwilę później dostałem od Rockstara informację, że moje konto zostało zbanowane i nawet nie chcę się do tego odwoływać, bo granie na PC-cie dla mnie w GTA Online nie ma żadnego sensu. Chyba że Five'em, no to wtedy spoko. Ale dzisiaj chcę wam pokazać chyba mój ostatni film z wersji PC-towej tej gry. Film o tym pojeździe. Ja to nagrałem sobie już bardzo dawno temu, te pliki są chyba z maja, albo z czerwca, albo jeszcze wcześniej. Kupiłem sobie ten pojazd, bo myślałem, że on jest taki, no, taki ciekawy, ciekawie wygląda, chciałem nim pojeździć gdzieś tam z wami na zloty i tak dalej. I dla beki właściwie go trochę kupiłem. Potem, jak się okazało, on ma bardzo, bardzo wyjątkowe rakiety. Raz już wam pokazywałem na odcinku, co one potrafią mniej więcej. One potrafią namierzać przeciwników za ścianami, za obiektami i nawet za górami. Widzicie teraz? Gościa totalnie nie widać, nie ma opcji, żeby cokolwiek go namierzyło, a ten pojazd jakimś sposobem go namierza i zobaczcie, ja go przez jakieś tam budynki, przez jakieś góry, nie wiadomo gdzie, tutaj zginął. W ogóle z dupy, tak? To jest najciekawszy pojazd. Jak będę miał hajsy na PlayStation 4, to ja sobie to kupię, bo to jest... Wszystko rozwala i ma ogromny zasięg. Zobaczcie, tam z dupy w ogóle jakiś śmigłowiec leci. Te rakiety w pewnym momencie znikają. Te akurat chyba wybuchły o budynek, ale one po jakimś czasie lotu znikają, przenikają przez wszystkie budynki, przez świat, przez góry, przez drogi i niszczą gracza po prostu. I to jest niezwykłe. Pokazywałem Hogatemu, jak to działa, pokazywałem jeszcze chłopakom z ekipy Hogatego. Oni po prostu nie mogli uwierzyć, że jest takie coś. Każdy myślał, że to jest bezsensowny pojazd, który tylko i wyłącznie ma te rakiety nic nie robiące, tak? Zobaczcie, tutaj strzeliłem do jakichś tam graczy i ja byłem na 100% pewny, że ich rozwali, zobaczcie. Bez żadnego problemu, bo zawsze jak ta rakieta wylatuje, mamy namierzonego jakiegoś ziomeczka i przed nami blisko nie ma jakiegoś budynku, od które się te rakiety rozwalą, to praktycznie zawsze one trafią w cel i to jest w tym takie niezwykłe, no. Tam gdzieś daleko, daleko, daleko leci hydra. Nie widać jej, nie widać. Tam cały czas próbuję ją namierzyć, ale daleko, daleko, daleko tam gdzieś sobie leci. I patrzcie, zaraz będzie się zbliżać w moim kierunku chyba. I zaraz chyba będę mógł ją powoli namierzać, tak? Hydra jest tak tyle dobrym celem, że ona nie ma tych flar, bo te nowe pojazdy latające, one mają rzeczywiście flary i mogą łatwo uciec przed rakietami, tak? Ale ona nie ma flar i ją można ściągnąć łatwiutko. Ogólnie bardzo szybkie pojazdy mogą przed rakietami uciec, tak? Na przykład jeśli lecisz śmigłowcem buzardem z maksymalną prędkością, wtedy okej, możesz uciec przed taką rakietą. A... dostała ta hydra? Właśnie coś nie słyszałem. Tutaj jacyś gracze, właśnie ci co oberwali ode mnie. Patrzcie na to. Kolejna sytuacja, tak? Gracze gdzieś tam są za górą nawet chyba, albo na pewno za jakimiś tam drzewami, można za murkiem, za jakimiś budynkami i tak dalej, nie? I dalej ta broń mi kogoś tam namierza, cholera wie kogo. Ci gracze zaczęli już się powoli na mnie zbierać, pamiętam wtedy, i chcieli mnie zaatakować, ale nie mogli podjechać. Ktoś tam nawet ma opancerzonego insurgenta. A i tak po prostu nie mógł, nie? Ja w tego insurgenta zacząłem walić tymi rakietami. Tak? Zobaczcie, te rakiety lecą, lecą, lecą. I on tam gdzieś tam dostaje, one znikają po pewnym czasie. Ja pierdzielę, taką bekę miałem z tego pojazdu. Cyk.
No teraz to i tak, jakbym grał na tym PC-cie i pojawił się takim pojazdem, to granie nim nie ma żadnego sensu, no bo zaraz przyleci ci cheater, o, zabiłem kogoś, nawet nie wiem kogo, tak? Przyleci ci jakiś cheater i zrzuci 5 statków kosmicznych na głowę albo coś takiego. Jeśli gracz nie jest w pojeździe, to zniszczyć go nie można, ale jak tylko do czegoś wsiądzie, można to namierzyć bez problemu. Tutaj po pewnym czasie zaczęła mnie już atakować policja, ale ja tam po drugiej stronie widziałem jakichś graczy i nawet bez namierzania. Zobaczcie. Ten pojazd był zajebisty, miałem taki fan z grania na tym online, jak jeszcze nie było tak dużo cheaterów. O, już mnie ktoś zaczynał tutaj atakować. I jak ktoś atakuje, tryb pasywny, eloszka. Zobaczcie na to, tam w ogóle za budynkami jakiś ziomek. Gdzie on jest, tak? Tutaj zawsze ustawiałem się w tym miejscu. I jak ziomale gdzieś tam byli dookoła, ja sobie tylko naciskałem prawy przycisk myszy, zobaczcie, kto jest daleko. On zginął gdzieś w tym miejscu, nie? Tutaj w ogóle ktoś z dupy jedzie sobie po drodze, nie wiadomo gdzie on jest. Z jakimiś budynkami. Kupcie sobie ten pojazd i sprawdźcie go sobie, jak on działa, nie? Gdzie on był? Gdzie w ogóle? Albo tam i znowu. Ludzie sobie tam podjeżdżali pod tą swoją posiadłość. Wyjeżdżali tylko z budynku i od razu rakieta, nie ma ziomeczka, nie? Jeśli komuś się udało wjechać do garażu na czas, wygrał, ale przeważnie to się kończyło śmiercią, tak czy inaczej. Czasami był taki problem z tym namierzaniem, że rzeczywiście namierzało mi samochody ruchu ulicznego, ale jeśli ktoś był właśnie bardzo daleko, to zawsze był to gracz i zawsze tego gracza mi namierzało. Zobaczcie, tam mi kogoś namierza za budynkami w ogóle. I uwaga. O, chyba nie zginął. Tu mi też kolejnego ziomeczka namierza. Jedzie w samochodzie. Cyk. Nie ma zmiłu, ja tam orałem ich. Nie pokazywałem wam tych materiałów, naprawdę, bo nie chciałem wam popsuć gry. No to jest po prostu za łatwe. Tutaj kolejna sytuacja, Avenger. Z nim miałem zawsze problem, żeby go zniszczyć, bo on jest jakiś turbo wytrzymały i on chyba był już mocno uszkodzony w momencie, kiedy zacząłem go atakować. Dlatego udało mi się go zniszczyć, ale w przeciwnym razie... Coś ty. I tutaj najlepsza akcja, jaką chyba mogliśmy zrobić. Wzięliśmy sobie Cargo Boba i postanowiliśmy wrzucić... ten szalony pojazd na dach jakiegoś budynku, żeby mieć dostęp praktycznie do każdego gracza. No więc tak, udało nam się jakimś sposobem wrzucić ten pojazd na dach budynku i teraz zobaczcie, mamy dostęp praktycznie do każdego gracza na mapie. To jest niesamowite. Tam gościu w ogóle za jakimiś budynkami, nie wiem czy go trafi czy nie. Zabiło go. Pojechał pewnie do zakładu tunerskiego, żeby przerobić sobie furę. I nie ma ziomeczka, nie ma tulingowania dzisiaj. Tutaj zaraz będzie coś latać. Tak, leci właśnie, chyba robi zadanko z tymi, z hangarem. Patrzcie na to. To jest jeden z bardziej zwrotnych samolotów w grze. Nie wiem, czy najszybszy na pewno nie, ale zwrotny jest mega, nie? Zobaczymy, czy te rakiety go ściągną. Już nawet nie pamiętam tego. Zobacz, coś tam walą w niego. Ale nie mogą go dogonić. O! I w końcu to jest tak, te rakiety lecą, znikają w pewnym momencie i pojawiają się potem od razu na jakimś graczu. Nie masz szans przed nimi uciec. Znaczy tak, miałem taką sytuację, że rzeczywiście leciał bardzo szybko jakiś tam buzard i leciał ze stałą prędkością i te rakiety nie mogły go dogonić, nawet jak zniknęły, tak? Więc jedyną ucieczką przed tymi rakietami jest albo właśnie wyrzucić te flary, nie wiem czy flary nawet są w stanie zatrzymać te znikające rakiety, albo właśnie lecieć w jednym kierunku bardzo szybko. No i proszę bardzo, kolejna sytuacja, ten sam ziomeczek z samolotem, biedny, próbuje zrobić misję, ale nie, rozstawił się Lucek z rakietami i jeloszka. Nie ma przejazdu. Ta broń jest przegięta, ja muszę sobie ją na PS4 kupić. Dobra, patrzcie na to. Tam ziomek sobie, ten zielony na mapce, widzicie go, nie?
czekajcie, nie namierzyło mi... O, teraz, namierza mi go w ogóle przez ścianę, co? On tam pewnie cofa się, ucieka gdzieś ten, a tu nagle z dupy rakieta. Także pobawcie się tym samochodem koniecznie. Samochodem, nie wiem jak to nazwać, broń ogólnego zabijania. Znikną te rakiety tutaj? What? Widzieliście to? Widzieliście to? Leciały rakiety prosto w budynek, zniknęły i za chwilę zabije się jakiegoś gościa, nie? Standard z tymi rakietami. Mam nadzieję, że podobał mi się taki film powrotu do wersji PC-towej. To już chyba mój ostatni film grania w online na wersji PC-towej, bo to są moje archiwalne jakieś tam nagrania. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym filmie. Piszcie, co myślicie o tym pojeździe. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.